prezydent Gdańska na nowo pisze historię naszego kraju, wpisując się w kłamstwa, wpisując się w retorykę, która była retoryką tych, którzy na Polskę napadli. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o opinię, chodzi o to, że ten człowiek jest absolutnie bezideowy. Moim zdaniem jest to zachowanie antypolskie. To jest kobieta w ogóle, Adamowicz. A, rozumiem. I ma 27 mieszkań, takie buduary ma w całym mieście. I nie pamięta nawet, ile tych mieszkań ma dokładnie, z tego co pamiętam. Paweł Adamowicz pokazał się jako człowiek pyszny, bezczelny i udający, że nie rozumie procesów gospodarczych, którymi zarządza. Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, mówi, że będzie kandydował na prezydenta Gdańska, nawet gdyby miał to robić zza krat. Wyobraźmy sobie, że faktycznie udaje się takie wybory wygrać. I wtedy dopiero jest zagwozdka. Co robi taki prezydent? Jak on rządzi? Jak pięknie wygląda jego biuro, jego gabinet i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się pytania, na przykład jak często może wychodzić na spacery. Wtedy ja chcę być klawiszem, bo wtedy ja będę rządził Gdańskiem, bo albo mu dam internet, albo mu nie dam Panie internet. Wojciechu. Albo pocztę odbierze dzisiaj, albo za dwa miesiące. Prezydent Adamowicz nie jest samoistnym politykiem, to jest słup. To jest typowy słup. Wszyscy jesteśmy zakładnikami pana prezydenta Adamowicza, który toczy jakąś swoją prywatną wojnę z rządem. Albo ma bujną wyobraźnię, albo ma niesamowite szczęście, albo robi z wyborców i z Gdańszan idiotów. Bez końca, ty do przodu idziesz, w sercu schowaj moment, kiedy byłeś niżej. Halo, halo, nazywam się Stefan Mi. Siedziałem niewinny w więzieniu. Siedziałem niewinny w więzieniu, w Platformie Obywatelska mnie doktorowała. PiS musi oddać władzę, musi odejść.